9 i 10 września 2023 roku w katowickim Spodku kości zostały rzucone, karty zagrane, a plansze rozłożone. Po raz kolejny dane nam było uczestniczyć w imprezie poświęconej w pełni grom planszowym. W tym roku nie tylko bawiliśmy się w Spodku, ale również w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Oprócz wystawców oferujących przeróżne dobra, główną atrakcją była wypożyczalnia, w której mogliśmy przetestować ponad 600 gier. Mi dane było sprawdzić Keep the Heroes Out, które jest świetne. Świetna była również strefa prototypów, na której mogliśmy znaleźć wiele ciekawych pomysłów, ale kto lepiej je opisze niż sami twórcy, którym oddam głos. Więc Tiny Mini Golf to jest gra, jak tytuł wskazuje, o małym minigolfie. Jest to rysowanka / wykreślanka, aczkolwiek tego wykreślania tu nie ma za dużo, ponieważ cała gra polega na tym, że mamy dwie fazy. Docelowo oczywiście będziemy grać w minigolfa i to robimy w drugiej fazie, ale w pierwszej fazie, zanim będziemy w tego minigolfa grać, to projektujemy tor minigolfowy. No i twist polega na tym, że ten tor minigolfowy projektujemy dla naszego przeciwnika, a nie dla nas samych. I potem w drugiej fazie dostajemy od jednego z naszych oponentów ten tor i próbujemy go pokonać. Gra opiera się o kości. W pierwszej fazie za pomocą kości dostajemy pulę terenów i przeszkód, z których możemy rysować. Każdy gracz wybiera sobie, co rysuje. W drugiej fazie również za pomocą kości i takiego mechanizmu push or luck, stawiania na ryzyko, możemy deklarować, jak mocny będzie nasz strzał i w którym kierunku, a potem zależnie od tego, jak mocny to strzał zadeklarowaliśmy, różnego rodzaju kości będą większy rozrzut tego, jak piłeczka daleko może polecieć, decydować, albo mniejszy i będzie wtedy bardziej, czyli czym lżej uderzymy, tym precyzyjniej po prostu. Gra jest lekka, krótka, od 20 do 40 minut, jeśli dwóch graczy, to te 20 minut to jest naprawdę realne. Będzie na Kickstarterze 26, startuje jako print and play. X-Wars to gra dla dwóch osób, jest to typowy pojedynek strategiczny, który obrazuje konflikt między dwoma frakcjami, niebieskim królestwem i czerwonymi dzikimi plemionami. Gra jest typową grą area control, głównym naszym celem jest zajmowanie jak największej ilości pól na planszy. Jednocześnie w trakcie gry będziemy zdobywać punkty zwycięstwa i te punkty zwycięstwa na koniec decydują, kto jest finalnym wygranym, kto zdominował planszę i świat, w którym się dzieje gra. Głównymi mechanikami są rzuty kością, które dają nam sukcesy, którymi płacimy za rozkazy. I tymi rozkazami będziemy mogli zajmować kolejne pola na planszy, ale też zdobywać punkty zwycięstwa. Punkty zwycięstwa możemy zdobywać na trzy różne sposoby, albo właśnie za pomocą rozkazu plonów, czyli zbieramy z sąsiednich przyjaznych heksów plony i dostajemy punkty zwycięstwa. Również za zajmowanie heksów na planszy, w zależności od tego, jaki mamy sezon. Bo co dwie tury będzie zmieniał się sezon i on będzie nam determinował, w jaki sposób możemy zdobywać punkty zwycięstwa. Od takich zwykłych po prostu zajmij neutralny heks, po zajmowaniem heksów w konkretnych miejscach, albo potanienie rozkazu plonów. Różne są możliwości zdobywania punktu zwycięstwa. To jest gra o kosmicznych rybkach, które podróżują przez przestrzeń kosmiczną w poszukiwaniu łowisk, poruszając się w takich, nazywamy to, statkach, które stanowią właśnie tytułowe mgławice, czyli rybki łączą się w całość po to, żeby podróż była bezpieczniejsza. W praktyce to, co gracz robi, to układa kolorowe rybki w takim specjalnym kształcie, który się bardzo łączy jeden egzemplarz rybki z drugim, po to, żeby stworzyć taki układ, który spełnia określone kryteria. Te kryteria są podobne, ale lekko zmieniają się z rundy na rundę. W tej chwili testujemy trzy warianty. W jednym są trzy karty z kryteriami, to jest taki trochę trudniejszy wariant. Drugi, prostszy, ma tylko dwie karty z kryteriami, ale za to cztery rundy zamiast trzech. Jest to gra, która ma po prostu oddawać klimat gry, która była na Pegasusie i Nessa, gdzie się grało właśnie czołgiem i broniło swojego orzełka. W tym momencie to jest gra na 2 do 4 osób i cel jest dokładnie taki sam, czyli po prostu musimy wyeliminować wszystkich innych przeciwników. Przeciwników można wyeliminować na dwa sposoby, czyli albo zbijając tego orzełka, który tutaj jest akurat tarczą, albo po prostu zestrzeliwując wszystkie trzy czołgi przeciwnika. Zestrzelone czołgi zabieramy do siebie jako trofeum, ponieważ w razie jakiegoś remisu, no to w tym momencie większa ilość trofeów decyduje o tym. Gra się poprzez kodowanie ruchu, czyli mamy takie planszetki, na których układamy karty i wszyscy gracze równocześnie odkrywają te planszetki i w tym momencie pokazują, że ruch pierwszy wykonują wszyscy, ruch drugi wykonują wszyscy i wchodzimy w następną turę. No i jeśli chodzi o rozgrywkę, to jest wszystko. Misie, jakże oryginalna nazwa. Czy to są groźne misie, czy może jakieś łagodne? Co mi powiesz?
No to zależy wszystko od gracza. Tutaj niektóre misie mogą ci pomóc, niektóre mogą cię zaszkodzić. Niektóre misie mogą zaszkodzić przeciwnikowi, więc to jest to akurat no, w tym przypadku dużo lepsze. Misie są różnorodne, są to troszkę tybetańskich, troszkę pant, troszkę grizzly. Misie mają przeróżne zdolności, no i tak naprawdę wszystko zależy od ciebie. Misie muszą się przygotować bardzo dobrze do zimy i zbierać zapasy. Ten, kto zbierze najwięcej zapasów i najlepiej się do zimy przygotuje, no to po prostu wygrywa. Ale oczywiście bardzo dobre jest, aby przeszkadzać przeciwnikowi i tutaj wydaje mi się, że jest to bardzo fajne, żeby sobie w to pograć i delikatne szpileczki w kogoś ukuć. Szybka gra dla dzieci od 10 roku życia. Można grać w dwie osoby do 4 graczy, posiadając 2 pudełka. Gra dedukcyjna tylko na symbolach, bez tekstu. Około 25 minut, aby zagrać. Gra wymaga przemyślenia twojej decyzji. Nie czeka się na przeciwnika, jednocześnie się podejmuje decyzję i się gra. Gra powstała w studiu Artsan. Studio Artsan zarazem robi prototypy dla różnych wydawców i to jest zarazem reklamówka swoich możliwości pomysłowych, jak i graficznych w grach planszowych. Za Króla, za Królestwo jest to planszowo-bitewna gra, w której wcielamy się w postać króla. Będziemy rekrutować swoje wojsko i stoczymy bitwę w czasach średniowiecza surowego, gdzie będziemy mogli spotkać rycerzy, początkową broń palną oraz niezawodny topór drwala. Jest to gra turowa. Będziemy z przeciwnikiem naprzemiennie wykonywać ruchy własnymi jednostkami. Każda jednostka ma max jedną z 5 akcji, po czym po jej wykonaniu jest ruch przeciwnika. Celem gry jest przede wszystkim rozegranie 6 tur i wygrywa gracz, który zdobył najwięcej złotych koron pod koniec 6 tury. Gra jest przeznaczona dla początkujących osób, które nigdy nie grały jeszcze w gry bitewne, jak i dla zaawansowanych, z tego względu, że możemy tutaj znaleźć i podstawowe, i zaawansowane zasady gry, które nie są ciężkie, a dają duże możliwości taktyczne. Jest to gra przygotowa, kooperacyjna dla od 2 do 4 graczy. Staraliśmy się tak w skrócie przełożyć grę komputerową na planszę, czyli każdy tutaj z graczy ma swojego bohatera, krasnoluda, elfa, fauna lub człowieka. No i tą postać w trakcie gry rozwija każdy indywidualnie, natomiast wspólnie razem pracują nad danym scenariuszem, nad daną główną misją, którą muszą wykonać w ciągu 5 dni w czasie gry. No, 5 dni growych. Rozwijanie postaci oczywiście odbywa się poprzez zbieranie różnych składników, produkcję różnych mikstur, produkcję pancerza, posiłków też, żeby nasza tutaj postać nie głodowała za bardzo, poprzez rozwijanie swoich umiejętności w walce, które będą przydatne i pomogą w ukończeniu właśnie tej głównej misji. Jest to gra strategiczno-ekonomiczna, gdzie budujemy swoje miasto, żeby być coraz bogatszym, móc zbudować w mieście 3 główne budynki, a następnie zbudować statuę i kto zbuduje statuę, ten wygrywa. A do bogactwa dochodzimy, budując trakty do kopalni, żeby pobierać coraz więcej surowców. Mamy tutaj 4 główne rasy, powiedzmy, dobrych ze sobą współgrających, elfy, krasnoludy, no to jakby tak jak na razie generycznie fantazy. Każdy ma swoje umiejętności, swoją taktykę i swój styl grania. Jeśli jest też chęć grać na 3-4 lub nawet właśnie 5 gracza, można zagrać nieumarłym. Nieumarły gra wtedy przeciwko nam. On nam dorzuca gorsze karty, on się cieszy, jak nam coś nie wychodzi, on na tym rośnie w siłę. No i na środku jest na przykład właśnie kopalnia złota w wulkanie, gdzie nieumarli się ukrywają. Jak oni nie grają, no to są takie, powiedzmy, przygody, które są negatywne, nas spotykają. Ale jak jest nieumarły, to on nam dokłada jeszcze gorsze, bo on wysyła tych nieumarłych na atak do nas. Jesteście już gotowi, wasze wesele prawie się ma zacząć i orientujecie się, że nie przygotowaliście rozpiski dla gości weselnych. Macie 15 minut, żeby to zrobić, bo tyle właśnie trwa nasza gra. To jest przeznaczona dla 2 graczy, w której będziecie się starali jak najlepiej umieścić gości przy waszym weselnym stole i oczywiście zrobić to lepiej niż wasza druga połówka. Jest to prosty tableau builder, w którym jest trochę humoru, stereotypów. Wiadomo, wujek lubi siedzieć koło podpity, koło kobiet i właściwie o tym opowiada ta gra. Podczas wydarzenia można było również sprawdzić swoje umiejętności w różnych grach, mniejszym Rumi Kubie, Mindbugu czy Neuroshimie Hex. Tuż przed startem turnieju tego ostatniego tytułu dane nam było porozmawiać z jednym z zawodników. Znajdujemy się w miejscu, gdzie będzie odbywać się turniej Neuroshima Hex. Z nami zawodnik, przywitaj się. Tomasz alias Tomu.
Powiem tak, pytanie proste, od kiedy grasz w Neurochimy Hex i skoro chcesz wziąć udział w turnieju, to masz taką pewność, że wygrasz, że wszystkich tu zmieciesz? Nie mam pewności, że wygram, mam pewność, że będę miał dobrą zabawę. Mhm. Wręcz przeciwnie, mam pewność, że przegram. Neurochimy kupiłem na OMG chyba w tym roku. Od razu mnie ta gra złapała. Naprawdę genialny design. Dużo zabawy, dużo rozwiązań, dużo dodatków. Przed chwilą kupiłem 4. Odbyło się też wiele ciekawych spotkań, chociażby klubów gier planszowych, poczty planszówkowej, czy nawet z Przemkiem Wojtkowiakiem, autorem takich gier jak na przykład Kroniki Zamku Avel lub Printing Press. Postanowiliśmy z nim trochę porozmawiać. Takie pierwsze pytanie właśnie dotyczące Avela, bo Avel jest podobno we wszystkich stronach jest napisane bezpośrednio przeznaczony dla dzieci. Czy to prawda? Czy na przykład ekipa kochająca gry kooperacyjne odnajdzie się w Avelu? Myśmy tą grę testowali głównie z dorosłymi i jako dorośli się tą grą bawiliśmy, więc oczywiście jej przeznaczenie główne to są dzieci, ja bym powiedział nawet bardziej dzieci z rodzicami i do dzieci, bo bardzo trudno, znaczy jak ktoś mówi, że gra jest dla dzieci, to jest tak szeroki zakres, że należy go jakby mocno zawęzić. Ale nie wiem, 7-12 z rodzicami właśnie, którzy mają ochotę spędzić czas przy stole. Więc to, a jeśli jest ekipa dorosłych ludzi, którzy mają 45 minut na szybką rozgrywkę kooperacyjną, nie ma tam przeciwwskazań. No, to można to grać w gronie dorosłym jak najbardziej. No właśnie, tak jak powiedziałeś, dzieci to jest, jeśli projektujemy grę dla dzieci, to jest szeroki temat. A jak ty pojmujesz tworzenie gry dla dzieci pod tym względem, że niektórzy machną ręką, to jest dla dzieci, im się na pewno spodoba. A może według ciebie tak naprawdę dzieci to jest trudny target, trudno ich jakoś tam zainteresować. Jestem obecnie, bo jestem poproszony o to, żeby zrobić serię gier dla dzieci dla jakiegoś wydawnictwa. I myślałem sobie, że to jest doskonałe, super w ogóle. Świetny plan na robienie gier i się okazuje, że absolutnie nie jest to bardzo trudny plan robienia gier, ponieważ gier dla dzieci jest po pierwsze bardzo dużo, bardzo trudno włożyć tam nowe, trudne mechaniki albo wymyślić coś nie wiadomo jakiego i jak zrobisz coś, co jest to czegoś podobne, to potem będziemy ma to już było. Więc robienie gier dla dzieci jest dla mnie osobiście dużym wyzwaniem, mimo że początek na taki wydawało mi się, że to będzie proste. I Avel nie jest dobrym przykładem, ale teraz robię takie prostsze gry dla tam 3-4-5-latków. To jest chyba jeszcze trudniejsze, bo tam oczekiwania rodziców są takie, że chciałbym jako rodzic się przy tej grze z dzieckiem nie nudzić, ale jednocześnie nie wiem, no, żeby dziecko miało jakieś szanse i podobną frajdę jak ja. Więc zrobienie takiego miksu, to nie, ja już się o tym przekonałem, że nie jest łatwe. Dzięki wielkie. Proszę bardzo. Wiadomo, mądrego zawsze warto posłuchać, a Przemka mogliśmy również posłuchać podczas prowadzonej przez niego prelekcji, jak zacząć projektować gry planszowe i prezentować je wydawcom. W ogóle prelekcje były ogromną skarbnicą wiedzy od różnych osobowości. Na przykład prelekcja Ignacego Trzewiczka, twórcy mniejszym Robinsona Crusoe, dotyczyła wydawania światowych hitów planszówkowych. Trzy plansze, znowu się spotykamy. Co nam oferujecie? W tym roku jesteśmy z grami Vitala Lacerdy. Mamy trzy tytuły, Kanban, The Gallerist i Vinios. Mamy właściwie dzisiaj po dwie sesje, jutro po jednej sesji takiego tłumaczenia. Mamy komplet graczy. Bardzo fajne, strategiczne, właściwie euro gry. Praktycznie zero losowości, planowanie. Natomiast pomimo, że jest to dużo planowania, gry idą sprawnie i sprawniej szybko do przodu, więc po zajmującym chwilę tłumaczeniu gracze mogą się już cieszyć dość płynną rozgrywką. Na koniec posłuchajmy, jak uczestnicy się bawili. Dobrze, ja tu już jestem trzeci raz jako weteran oczywiście naszego spotka. My tu z przyjacielem jeździmy tu corocznie. Prawie, to już będzie nas czwarty albo trzeci raz. Bawimy się tu dobrze, jest dobra zabawa. Można tutaj pięknie sobie wypożyczyć, dużo gierek do wyboru jest, bardzo dużo. Super, niezmiernie od 3 lat tak samo dobrze. A to weteranki. Tak.
Ale jeżeli chodzi o nasze wrażenia, przynajmniej moje, tak? Jeżeli chodzi o pierwszy dzień, to tak naprawdę był wielki wyścig zakupowy. Mnóstwo ludzi w kolejkach. Fajne było to, że ludzie się nie rozpychali, wbrew pozorom, bardzo fajna kultura, bo będąc na niektórych eventach widzieliśmy, że były używane łokcie, byleby tylko się dostać jak najszybciej, nie? Do konkretnych więc tutaj fajnie kulturalnie. Jak co roku jest bardzo fajnie, przyjeżdżamy chyba od pierwszej edycji, która nie wiem, kiedyś od nas 4 lata temu. Nie mam żadnego pojęcia, ale długo. Ale generalnie przy pierwszej edycji już byliśmy i co roku przyjeżdżamy specjalnie do Spodka, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Ponieważ z roku na rok się to coraz bardziej rozrasta i no i zawsze jest po prostu w co zagrać. Właśnie przyjeżdżamy specjalnie, robimy sobie często listę na GGG, patrząc na topce, co jest oceniane bardzo wysoko, no i próbujemy znaleźć to po prostu tak wypożyczalni. Testujemy, gramy, patrzymy, czy jest w porządku, czy nam się podoba, czy warto kupić, czy nie, i potem wracamy pewnie z tym do domu.